Dzień dobry, witajcie moi kochani na moim kanale Smak Nowego Życia. Witajcie w kolejnym odcinku. Nie wiem, który to już jest odcinek, ale muszę zobaczyć, bo zbliżałem się do setki. Może ten będzie setny. Nie wiem, musiał zobaczyć. Ale tam nie będę z żadnych fajerwerków strzelał itp. itp. Bo co, no jak zrobimy stówkę, to będzie dobrze, to idziemy wtedy po następną stówkę. Witam moich nowo przybyłych subskrybentów. Tam wciskajcie te dzwoneczki, tak jak każą, udostępniajcie. Tak, tak, tak. Piszcie komentarze, pocałuję w dupę. Jak komuś się nie chce, albo zostawcie serduszko. Nie wiem, cokolwiek. Czytam każdy komentarz, mimo że jest ich dużo. W dniu dzisiejszym pozwoliłem sobie zaczepić Mariusza i zaprosić go do mojego programu, żeby sobie z nim porozmawiać o jego uzależnieniu. Dzień dobry. Cześć, witam was serdecznie. Witam ciebie, Wojtku, i ogólnie widzów twoich. Dzień dobry. Mariusz, nie rozdrabniajmy się. Przywitaliśmy się. Opowiesz nam trochę o sobie, o swoim uzależnieniu. Słucham? I teraz trzeba się obnażyć. Tak. No. Zaczyna się ciekawie robić. Uh-huh. Chciałbym ci powiedzieć, że masz bardzo fajną koszulę. Dziękuję. Ja mam takiego znajomego w Danii, no w Danii, w Polsce, no to, bo to jest połowę Duńczyk, połowę Polak. On ma takie właśnie nietypowe koszule jak ty. Uh-huh. I czasami jak po mnie przyjeżdża, a ma naprawdę, tam nie chcę się chwalić, bo to jego, ale ma takie duże, wielkie BMW, chyba X5, nowiuteńkie, i taką koszulę, ja mówię, kurwa, wyglądasz jak Alfons. Nie mogę przejść, bo wiesz, to nie jest mój styl tych koszul. Ty jeszcze masz taką delikatną, ale on jak czasami taką kolorową ubierze, ty człowiek... Oczojebną taką, nie? Taką. Ale poszliśmy kiedyś na kolację, dziwnie to brzmi, nie? Dwóch facetów na kolację, ale tam w celach biznesowych, to go Duńczycy zaczepiali, że ma fajną koszulę. Ja mówię, w ogóle mi się to nie podoba, ale wiesz, ja cenię każdego styl. Dla mnie to może nawet na majkach chodzić, czy tam, nie wiem, czym chcę, jak chcę. Bo to jest fajne, że na przykład tu tak ludzie nie zwracają uwagi, a weź się głupio ubierz i lataj w Polsce. Ale to już temat rzeka. My mieliśmy rozmawiać o tobie, a nie o moich kolegach i ich koszulach i ich samochodach. Mariusz, opowiedz nam o sobie. Wiesz co, jeżeli chodzi o temat, po co my tutaj się spotkaliśmy, no to wiesz, uzależnieniu mnie od alkoholu, no to się narodziło, można powiedzieć, jak ja się rodziłem w sumie, tak? Chociaż mama moja nie pije, w sumie to tam nie miałem jakiegoś tam zespołu czy tam coś, ale u mnie alkohol w domu to było od początku, tak? Więc imprezy, nie imprezy, też mama nie pije, no to tato do tej pory lubi te trunki, chociaż bardzo dobrze wygląda i jest zdrowy, ale po prostu no, nadużywaniem ma problem non stop. Kwestia po prostu tego, że każda impreza wiązała się z alkoholem. Ja nie widziałem życia bez alkoholu pod kątem jakiejś imprezy, jakiegoś czegoś. Ja dorastałem, że tak trzeba. Bo po prostu ten alkohol jest na stole i nie da się imprezy zrobić bez w ogóle, nie? Więc jak miałem 16 lat, to sam zacząłem próbować tych trunków i od 16, można powiedzieć, przez 20 lat wchodziłem, doświadczałem tematu coraz głębiej, można powiedzieć, coraz bardziej stawałem się ekspertem w chlaniu, w piciu. I to się zaczęło po prostu, właśnie, można powiedzieć, wyniosłem to z domu, chociaż rodziców bardzo kocham i to jak najbardziej. Kwestia po prostu te nawyki, oni też są nieświadomi, bo wychowani byli w jakimś tam systemie, tak? Więc ten system też troszeczkę. No i co? Najwięcej tematów, które miałem takie już na grubo, gdzie wchodziłem już ten alkohol i można powiedzieć, no codziennie było, od 2015 roku jestem w nieruchomościach, w sumie prowadzę swoje biuro nieruchomości i wtedy jak się pojawiły takie większe pieniądze,
no to zaczęły się większe balangi. Więcej tego czasu, więcej pieniędzy i koledzy, to jakieś tam rozkminy wieczorne, jak to będzie tutaj fajnie i oczywiście nic na sucho, tylko było moczenie gardła tak zwane. No i człowiek się wciągał. Wciągał się nieświadomie. Oczywiście tezy swoje, które stawiałem, że ja nie mam problemu. Dopiero teraz wiem, jak ja już trzeci rok nie piję, że one były tylko iluzją, tak? Bo to sobie świadomość, wszyscy piją, to ja kurde, co, mam być inny? Przecież to, dlaczego? U nas nie ma tak, że nie piję. A jak nie pijesz, to wiesz, albo konfident, albo chory, albo wiesz, co ci się stało, nie wiem. I wiesz, i wchodziłem w ten nauk tak na ostro, już wiesz, u mnie w 2022 ja już rzuciłem na 100%, chociaż był ten taki moment w 2020, kiedy pandemia tam się wlazła do nas, czy tam jak tam, kto tam ją zwie. I wtedy rzuciłem na rok, pierwszy mój rok bez picia. Powiem ci, płakałem jak bubry, jak to postanawiałem sobie. Jak postanawiałem sobie, to płakałem jak bubr. Przedtem to już mogę postawić. A dlaczego postanowiłeś? To już ci mówię, bo były te okresy takie, można powiedzieć, kiedyś do żony zapytałem, znaczy zapytałem, leżeliśmy sobie i patrzę na swoją komórkę. W ogóle tak do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, ale takie do tyłu pół roku przeszedłem w komórce, jestem 2019 to 20 był rok i patrzę, a tam nie ma wyznania między sobą uczuć, czyli wiesz, kocham cię, czy coś tam, czy tego, wiesz, taka obojętność, rutyna tutaj dzieci, tutaj coś zrób, taki wiesz, zamiast być przyjacielem ze sobą, czy wiesz, czy w miłości, czy w ogóle tym, no to zaczęliśmy się oddalać, ja tak patrzę, chociaż wiesz, ja to zauważyłem przez tą komórkę. Mówię, Uli, ty patrz, my się w ogóle, wiesz, uczuciami nie wymieniamy i ja zauważyłem wtedy, że to moja wina w sumie, nie? Bo ja, ona w pewnym momencie mi powiedziała, ty wiesz, że ja zaznaczam w kalendarzu, kiedy ty nie pijesz? I wyszło 300 dni chlania w ciągu roku, dajmy na to, bo ja na post, ja na adwent, bo ja tam taki trochę, znaczy trochę dużo wierzący i po prostu na to rzucałem te picie, nie? I wtedy po prostu ona mówi, że ja 300 dni kurde chlam, czy to piwo, czy 2, czy 3, czy 5, czy jakaś impreza. I ja dopiero wtedy to uświadomiłem, że kurczę, Mariusz, to może być jakieś wyzwanie już z tym alkoholem, jakiś problem u ciebie już jest. Czas się zastanowić nad swoim zachowaniem, nie? Ale to we mnie drapało i to nie było jakąś tam mocną wyrocznią do tego, żebym, wiesz, rzucił, nie? No ale były jakieś, zaczęły się spotkania w ogóle czasami w dzień, gdzie, wiesz, robota powinna być robiona, a ty idziesz, wiesz, o 10 kończysz robotę, no bo wiesz, już do 12 nawet było ciężko doczekać, nie? Tak zwany ten, no, godzina 12 już można coś tam jeszcze nie? No i wtedy po prostu, wiesz, zaczęła świadomość do mnie docierać taka, że Mariusz, nie wiem, czy to jest właściwa droga, nie? Bo ja w rozwoju osobistym o tych dopaminach, o tych serotoninach, o takich rzeczach, które są związane z mózgiem, jak ten alkohol działa, jak nauk w ogóle działa, czy uzależnienie, ja pracowałem z tym ogólnie, nie? Pracowałem z tym, tylko nie dopuszczałem do siebie, że ja mam problem. Ja wiedziałem, że inni mają, ale nie ja przecież. Nie? U mnie tam, ale w pewnym momencie już, wiesz, zacząłem alkomaty sobie, te wirtualne jakieś sprawdzać, kiedy to jakieś tam poziomy alkoholizmu. Wiesz, zacząłem sam siebie uświadamiać, że szukać jakiejś strony, żeby któraś mi powiedziała, że ja jeszcze nie mam problemu, nie? I każda mi zaczęła mówić, że ja mam. I wiesz, i ta świadomość zaczęła mnie tak kurzać, no że był taki moment, że żona pojechała do rodziców tam, do siebie. Ja sobie siedzę, można powiedzieć, u siebie w chacie. Poszedłem na balkon, tam ja paliłem papierosy, jak chlałem, to i paliłem. No i w pewnym momencie zacząłem taką piosenkę śpiewać, którą mama mi śpiewała z tego czasu, wśród tego Maryjną, wśród tylu dróg poprowadź serce me,
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. No i myślę sobie, kurczę, Mariusz, wśród tylu dróg to nie jest ta droga. Bo jeżeli będziesz szedł tą drogą dalej, no to to będzie równia pochyła, można powiedzieć. Nie? Będziemy się staczać i co? Do dziury będziemy już potem zakopani i tyle. Więc kwestia po prostu tego, że to był moment taki przełomowy, ten dzień, był kwietniowy dzień, że wziąłem krzyż ze ściany, taki duży, drewniany krzyż był, jest do tej pory on wisi. Wieczorem to już było, nie wiem, 23 gdzieś godzina, może bliżej północy. Poszedłem z tym krzyżem po prostu spać. Płakałem jak bóbr i postanowiłem wtedy, że rok nie będę pił. Miałem termin. Ale byłeś... Tak, tak. Byłem zatrzymany wtedy. Nie? I właśnie ten żal, to był moment, który teraz pamiętam. Teraz wiesz, teraz jest spokój i ja rozumiem ludzi, którzy są uzależnieni i nie mają jakiegoś większego celu, bo ten żal straty tego alkoholu jest tak potężny, tak wielki, tak niewiarygodnie trzyma cię w tych swoich szponach, że po prostu ja płakałem jak bóbr wtedy i nie myślę sobie, że jak będę szczęśliwy, jak ja już będę trzeźwy i ogólnie, tylko myślę sobie, jak ja poradzę sobie bez tej wódki, bez tego piwa, bez kolegów, bez spotkań, jak ja na weselu się pokażę, jak jakieś takie, wiesz, tematy związane z jakimiś, wiesz, do tej pory spotkaniami. Nie patrzyłem na plusy, tylko patrzyłem, jak ten alkohol poradzi beze mnie, znaczy ja bez niego, nie? No i zapisałem do księdza znajomego SMS-a, że księże Adamie, nie piję już na rok czasu sobie zarzuciłem. Do Uli powiedziałem, żeby nie czekała 3 dni, tylko wróciła jutro, bo mam dla niej dobrą wiadomość, rok nie piję. I tak sobie postanowiłem, nie? Ale żona uciekła? Nie, żona nie uciekła, ona miała tam jakiś tam poświąteczny weekend, okay. To było w weekendzie, to było takie, jeszcze nie doprowadziłem do tego, żebym, czy ja mam się wyprowadzić, czy ona specjalnie tam uciekała z dziećmi, nie? Zresztą ja byłem z takich natury, takiego alkoholika, który, można powiedzieć, był takim łagodnym barankiem. Ja bardziej miałem swoje wywody. Zwykle, jak ja jestem mądry, inteligentny w tym wszystkim wszechświecie naszym całym, który wiesz, o co chodzi, nie? I wiesz, ta mądrość przebijała tam wszystkie mury naszego bloku w sumie, nie? Ale byliśmy... Kwestia po prostu... Ja tam, wiesz, i nie krzyczałem, i nie biłem, nie podnosiłem ręki. Bardziej, wiesz, tak zwana przemoc psychiczna. Byłeś takim filozofem. No i potem, wiesz, filozofia się kończyła zwykle rano, kiedy kac taki delikatny jakiś tam doganiał, bo to, wiesz, zwykle byłeś na rauszu, nie byłeś taki do końca pijany wieczorem, tylko byłeś taki podchmielony, nie? I rano byłeś zmęczony tym podchmieleniem, czekałeś wieczora, żeby się znowu podchmielić, żeby było tak samo, i wiesz, i te marzenia były wieczorem, rano do marzenia to było się napić. Wieczorem było marzenie wielkiej, nie wiem, firmy, wielkiej czegoś tam, a rano marzenie tylko, wiesz, kiedy tam do sklepu, kurczę, czy coś tam zaciągnąć, nie? I wiesz, takie te marzenia były iluzoryczne pod kątem tej wódki, nie? I tego wszystkiego. No dobrze, stanęliśmy na tym, bo przepraszam, bo ja, widzisz, ja muszę to zmienić, ale no już taki jestem. Zresztą nie chciałbym za każdym razem się tłumaczyć. To jest mój program i proste. Zatrzymaliśmy się, ja ci przerwałem w momencie, jak zadzwoniłeś do żony, żeby wróciła szybciej i zadzwoniłeś do znajomego księdza. Znaczy tak napisałem SMS-a. No i co dalej? No i co, rok trzeźwości przede mną zawitał, nie? Zrobiłem prawo jazdy na autobus, zrobiłem kurs DJ-ski, gdzie sobie teraz nawet gram po imprezach, a prawo jazdy zrobiłem, bo byłem w kościele i tak patrzę na Matkę Bożą i myślę sobie, kurde, ja będę do ciebie woził pielgrzymki. I wiesz, w tym samym dniu była niedziela, poniedziałek poszedłem normalnie do tego, na kurs, wiesz, jazdy na autobus, włożyłem papiery, no i wiesz, 2-3 miesiące i kurde, mam prawo jazdy na autobus, nie? Wiesz, a potem patrzę, weekendy, kurde, są wolne. To pyk, poszedłem na ministranta jeszcze, żeby, wiesz, być w kościele, bo co ja będę teraz w weekendy robił? Przecież ja, tak, wiesz, zawsze to było chlanie, a teraz to ja taki dużo czasu się
zrobiło wolnego, takiego wszystkiego, to pójdę sobie na kurs DJ-ski właśnie. No i poszedłem na kurs DJ-ski. To było w pandemii, to DJ-e mieli trochę pod górkę, to se kursy robili, żeby kasę jakoś tam mieć, nie? No i w tym momencie, no co? Kurs DJ-ski był zrobiony, do dzisiaj gram na różnych takich imprezach. Może to nie wesela, ale jakieś takie tematy związane z jakimiś tam imprezami firmowymi, czy urodziny, imieniny, nie? Połączyłem się z firmą ogólnopolską, jeżeli chodzi o nieruchomości, taką francuzę wziąłem. Jest dużo takich tematów, które bym na pewno nie zrobił, kiedy bym chlał, weszło w tym roku trzeźwości. Jeżeli chodzi właśnie o minus tego roku trzeźwości, to jest to, że ja to sobie dałem taki termin na ten rok, nie? Czyli tam 20, który pamiętam, kwietnia, skończył mi się rok 2021. No to co Mariusz zrobił? Poszedł 20 metrów do sklepu, kupił 4 portery i świętował, kurwa, rok czasu trzeźwości, nie? A czemu tak zrobiłeś? No właśnie, mechanizm alkoholu. Mechanizm. Ale nie było ci szkoda takich fajnych dni? No właśnie, wiesz co? Teraz już, jak jestem teraz już trzeci rok czysty, w sumie idzie ten trzeci, to teraz doceniam też ten mój błąd, co wtedy zrobiłem też, nie? Bo nie uświadomiłem sobie, że ja mam tak naprawdę jeszcze, że jestem uzależniony. Ja myślałem, że ja teraz, jak ja już rok nie piję, to ja już mam władzę nad alkoholem w ogóle, nie? Jak ja postanowiłem sobie na rok, no to ja teraz w każdym momencie sobie mogę nie pić w ogóle, nie? Okej. Okay. A jaka była reakcja żony, jak kupiłeś sobie te porterki? Ty wiesz co? Ja już przygotowywałem cały świat naokoło, że normalnie mi się rok kończy, nie? To tam się napijemy, to tutaj tego, wiesz, to było podejście psychologiczne do innych ludzi, że wiesz, że oni wiedzą przecież, że ja tylko na rok. Oni tam, wiesz, to wiesz, było przejście do tego świata sprzed roku tak zwanego, nie? I wtedy, wiesz, temat, jeden się nazywa wysoko funkcjonujący, drudzy mówią, że to pijak, trzeci mówi, że wiesz, nie wymyślaj nowej nazwy. U mnie to właśnie było na takiej zasadzie, że wiesz, nie było momentu jeszcze takiego, że wiesz, gdzieś tam, wiesz, zostałem na ulicy, czy coś tam, gdzieś tam spałem na ławce, czy gdzieś. U mnie zwykle było taki poziom tego chlania, że zawsze gdzieś tam jeszcze tak kontrolik taki, jak to mówię, kontrola niekontrolowana jeszcze taka była. Więc kwestia po prostu, wiesz, wchodziłem tylko głębiej, wiesz, ta dopamina chciała więcej. Ten nałóg stawał się takim życiem już moim, takim stylem życia, można powiedzieć, nie? I już jak żona na przykład widziała mnie codziennie delikatnego, no to ja już byłem dla niej taki naturalny, zwykły, taki jak codzień, nie? Ona się przyzwyczaiła, można powiedzieć, do takiego, była współuzależniona, no to jak to można inaczej to nazwać, nie? I w tym momencie, wiesz, nie miała jakiegoś zdziwka, że zacząłem pić, czy że wziąłem te 4, wiesz, portery i poleciałem sobie z koksem, nie? Bo to był zwykły tygodniowy dzień, ja na drugi dzień normalnie poszedłem do pracy, nie? Wiesz, normalnie pracowałem, nie? Nie poleciałem z koksem, ale już weekend jakaś imprezka się od razu, wiesz, zaplanowana, gdzieś, wiesz, jak było, wiesz, rok, można powiedzieć, bez imprezy prawie, że wiesz, był, chodziłem jakieś tam, wiesz, a potem ogólnie już, wiesz, co tydzień już były wtedy znowu, wiesz, to tam jedziemy, to tam jedziemy, to tam jedziemy, to tam jedziemy, wiesz. Tak minął następny rok do lutego. No i w lutym na Wielki Post powiedziałem sobie, no teraz 2 lata nie będę pił. No. Już teraz tak świadomie, bez takiego żalu, bez płaczu, już tak, wiesz, mówię, teraz Mariusz, postanowiłeś wtedy, że na rok, to teraz widzisz, że sobie tam zbytnio nie radzisz z tym alkoholem, no to teraz 2 lata, tak na spokojności. No i w trakcie tych 2 lat, pierwsze pół roku tam jeszcze miałem sobie termin ten zarzucony, w sumie ten 2-letni, ale w pewnym momencie powiedziałem sobie tak, po cholerę ci ten alkohol, przecież patrz, co ty teraz wyprawiasz normalnie, masz weekendy wolne, wszystko masz, wiesz, wszystko w miarę się układa, nie?
to dlaczego ten alkohol w ogóle, do czego on jest potrzebny? I poszedłem na studia w ogóle psychologii. Myślę sobie, że tak zwaną terapię odwrotną sobie zrobię. I poszedłem sobie na psychologię. Teraz jestem na czwartym roku, właśnie od października będę zaczynał psychologię biznesu, już będę wchodził w specjalizację w sumie, nie? A jeszcze oprócz tego teraz robię, wiesz, podyplomówkę z uzależnień behawioralnych, żeby poznać jeszcze bardziej te mechanizmy, które kierują tymi nałogami, nie? I ta terapia jest, można powiedzieć, tak robiona od dupy strony, ale dla mnie to działa. Dla mnie to działa i ja jestem świadomy, że teraz w momencie wróg czyha oczywiście, gdzieś tutaj jest, wiesz, w każdym zakręcie, ale im więcej o tym mówię, też zrobiłem, jak ty robisz właśnie kanał po drugiej stronie medalu, bo czego kanał się nazywa? Smak nowego życia. Smak nowego życia. No to u mnie zrobiłem też fundację po drugiej stronie medalu, zrobiłem też taki kurs Impuls do zmiany dla ludzi, którzy by chcieli wyjść z takiego nałogu i to mnie motywuje, żeby też nie pić. Bo jak ja mam świadczyć komuś, mówić, jak masz nie pić, no to jak ja mogę pić, nie? I to jest też dla mnie batem, żeby pokazywać dla ludzi świadomie, że da się. Ja na przykład nie korzystałem z, wiesz, z AA i z, czy tam z wszywek, czy z jakichś różnych terapii. I ja poszedłem na studia, po prostu postawiłem sobie wyższy cel, że ja będę, jeżeli 2 lata wytrzymam w trzeźwości, to ja będę świadczył, otworzę sobie kanał, na przykład teraz mam, no, jak ty mnie znalazłeś w sumie, trener trzeźwego życia, nie? Trener trzeźwego rozwoju. Więc mam sobie kanał i pokazuję swoje takie krótkie filmiki na temat, wiesz, mojego życia, można powiedzieć, nie? Ale też z psychologii będę dużo też treści wrzucał i to mnie napędza, żeby nie pić, nie? Żeby pokazywać, że się da. A jak ja to mówię, jak Pan Bóg da dalej, mówię, diabeł ten, czy tam wróg, czy tam alkohol, czy jak ktoś tam by to nazwał, to uzależnienie, ono jest, ono czyha. Ja mówię też pod kątem właśnie nazewnictwa. Zresztą swego czasu rozmawialiśmy odnośnie, że do końca życia jest się alkoholikiem. No i ja jestem tego zdania, że tak, to prawda. Tylko kwestia, czy ja tak chcę się nazywać, no to ja się nazwałem samozwańczo, można powiedzieć, świadomy, trzeźwy człowiek, dopóki nie pije. Zaznaczmy, dopóki nie pije. Świadomy ze względu na to, że mam pojęcie, że jestem, mam epizod taki alkoholowy, można powiedzieć, nie? Że jak ja wrócę, to będę płynął. Nie? I ta wiedza, ta świadomość u mnie we łbie, można powiedzieć, jest. Ale czy ja mam się biczować, żeby się nazywać, ja mówię tylko moją opinię wewnętrznie, jeżeli chodzi o to, czy ja mam się biczować, żeby się nazywać alkoholikiem? Nie chcę. Po prostu. A opinii jest tyle, co wiesz, co... Zresztą, wiesz, już robisz ten kanał, to wiesz, jak to jest. No tak, no ile ludzi, tyle opinii, ja rozumiem, no ale zdajesz sobie sprawę, że jesteś chory do końca życia. Dokładnie tak. To jest... No i to wszystko, wiesz, no ja też, ja, Puzon, ja jakoś nie lubię używać tego słowa. Cześć, jestem Puzon, alkoholik. Ja jakoś pomykam, ale ja je wiem, że jestem chory i kurczę, no to wiesz, to nie ma co. Nie czuję świadomość. Bo to kurwa, ja sam po sobie wiem, że ta choroba mało mnie nie zabiła. Mało? Ona mnie praktycznie, no jakby zabiła, no nie zabiła, no. Mało. No ja stałem już nad grobem swoim, to wiesz, no to ja akurat wiem, z kim, wiesz, mam do czynienia. Ale żeby tak się tytułować, rzadko się tak tytułuję, ale nie mam problemu z tym mówieniem, tak, że tak, słuchajcie, no jestem alkoholikiem, nie piję. Chociaż to jest problem, nie, zazwyczaj nikt mi się nie sprzeciwia. Jeżeli ktoś zapyta, no to ja też jak najbardziej jestem świadomy tego, że wiesz, alkohol i alkoholik to już ze mnie będzie do końca życia. Kwestia tylko po prostu, żeby przyszło się, wiesz, mówić cześć, jestem alkoholikiem, coś tam, nie? No to dla mnie to też jest taka stymulacja, że może, wiesz, może to u wszystkich to może nie działać i może nie działa i daj Boże, żeby to nie działało, ale u mnie to wiesz, pod kątem takim, że dobra, jak ja się nazywam, jestem alkoholikiem, to w pewnym momencie, kurde Maciek, ja już jestem alkoholikiem, to pal go licho, dawaj tą ćwiartkę na stół. I wiesz,
No to są różne zdania. No, najważniejsze moim zdaniem jest pamiętać, że jesteśmy chorzy, tak? Że to jest choroba, to nie jest żart, kurwa, to nie jest naprawdę żart. No już wiesz, jak wlazłeś w krzaki te i w ciernie tak zwane, no to jak wylazłeś z tego, poobcinałeś to, to jak drugi raz wejdziesz, to jeszcze cię może mocniej to oplątać, jeszcze mocniej cię sponiewierać, bo już będziesz bezsilny, bo już sam powiedziałeś sobie, że nie poradziłeś wtedy, przykładowo, nie wiem, teraz, dajmy na to, nie piję trzeci rok. I teraz włażę z powrotem w alkohol, to myślę sobie, kurwa, jak ja nie poradziłem sobie po 3 latach trzeźwości, to teraz już nie ma sensu nawet się starać. Więc wiesz, i o to chodzi, że ta świadomość, żeby nie włazić, i mówię, że a to teraz tylko może kieliszeczek, 2 piwka tam w gościnie czy coś, no to wiesz, to po prostu nie zadziała, nie? To ty jesteś, jak ty mówisz, ja też mówię w sumie, jesteśmy chorzy, kwestia nazewnictwa, to wiesz, choroba, tak samo jak wiesz, z, nie wiem, z grypą, też masz, wiesz, wirusa grypy, czy tam czegoś, dopóki on się nie uwidoczni, no to chodzisz z wirusem jakimś tam grypy, nie, ale jesteś zdrowy, czy tam, nie wiem, jak te nazewnictwa są, nie, ale wiesz, że możesz mieć grypę, przykładowo, nie, czy tam jakąś tam inną chorobę, tak już, wiesz, porównując. Więc kwestia tego, że no, ja tutaj nie mam problemu z nazewnictwem, ale stosuję właśnie świadomy, trzeźwy człowiek, nie? Mm-hmm, bo no jakby nie było, jeszcze nie było takiego mądrego, może głupoty teraz gadam, żeby znalazł lek na wyleczenie człowieka alkoholika. Nie ma. Trzeźwość. Nie ma, no tak, no ale to jest zaleczenie choroby, tak? No, wiesz, dopóki nie pijesz, jesteś zdrowy. Tak, tylko że tu jest, wiesz, taka cienka linia, żeby zacząć pić u niektórych, tak? Bo to wiesz, wystarczy jakiś zły, nie wiem, zły humor, tak zazwyczaj się kończy, tak? Chociaż miałem rozmówczynię, która bardzo dobrze sobie, pozdrawiam cię serdecznie, która bardzo dobrze sobie radziła w sytuacjach stresowych, nie pijąc. A jak było wszystko, wiesz, już tak było elegancko, sielanka, ciach, ona, bach i rura, nie? Nagroda, nagroda. U niej była, ale u niej było, wiesz, odwrotnie, bo zazwyczaj, no, jak to się mówi, no, ludzie wystawiani są na takie właśnie hardkorowe próby, tak? No, na przykład, nie wiem, jakiś kredyt, komornik, śmierć bliskiej osoby, no, rozstanie z partnerem, partnerką i wtedy ciach, ciach, ciach. Mm-hmm, bo już wiesz, nie ma sensu, no to sobie chociaż się napiję, to będę miał trochę szczęścia w tym momencie, nie? Tak, wtedy wiesz, jest płakanie, aj. No, tak jest, wiesz, alkohol nie wybiera, czy to będzie smutek, radość, czy wiesz, dużo jest ludzi, którzy, wiesz, temat ukrywają ze względu na wstyd, na różne takie tematy, wiesz, nie podnoszą, bo wiesz, społeczeństwo myślą, że będą się z nich śmiać, że wiesz, jestem prezesem, jestem, wiesz, właścicielem jakiejś firmy, nie wiem, jestem znanym lekarzem, czy tam, wiesz, jakimiś takimi ludźmi, nie wiem, radca prawny, może, wiesz, adwokat, sędzia, tam też jest takiego, wiesz, dużo ukrywania. Tylko wiesz, my nic o tym zbytnio nie wiemy, bo to jest tak wysoko funkcjonujące, chodzące, że nie wiem, może nawet, wiesz, szafki mają swoje takie specjalne pod biurkiem. Ja znam dużo biznesmenów, którzy mają problem z alkoholem. Jest coś takiego teraz, wiesz co, na Facebooku. Na Facebooku, jak wejdziesz do kogoś na profil, to Facebook automatycznie wysyła ci zaproszenie, nie? Mhm. U mnie już było parę osób z takiego, no nie powiem, że świata polityki, ale taki radni, prezydenci miast. Ja do nich piszę na przykład, że cześć, wysłałeś mi zaproszenie. Interesuje cię mój profil? Jeżeli tak, to okej. Okay. A ten... A ta osoba do mnie odpisuje, nie, to pomyłka, ale był u mnie na profilu, to nie była pomyłka, zaglądam, wiesz, wstydzi się, chłop się wstydzi, nie, to była kobieta, gość, no, mężczyzna, kobieta, było parę takich osób,
Prześwietliłem ich profil, mówię, kurczę, ta jest radną, ten jest prezydentem jakiegoś tam miasta. I tak wiesz, im było wstyd. Ale może kiedyś przyjdą. To znaczy przyjdą, no może będą chcieli porozmawiać. Albo nie, no ale widzę, że interesują się profilem, czyli no bez powodu nie wchodzę do Puzona, który ma smak nowego życia i ponad, nie wiem, 80 filmów z ludźmi uzależnionymi, prawda? No, no właśnie, tak jak ty mówisz, kwestia bodźca. Jeżeli do ciebie bodziec dochodzi, na przykład, wiesz, coś wyskakuje ci o alkoholu i ty zaczynasz w to wchodzić, no to po co ty tam idziesz? Po co ty patrzysz, jak ty, wiesz, tak samo, wiesz, nie wiem, ja na przykład, żebym teraz wchodził na tematy hazardowe, bo ja nie mam problemu akurat z hazardem, nigdy nie miałem. Chyba na 5 zł kiedyś w 1000 się założyłem, graliśmy, nie? Czy w pokera, czy w 1000. O 5 zł to już też był duży hazard, ale ogólnie, wiesz. No i wiesz, i te tematy mnie nie interesują w ogóle pod kątem, bo teraz jak jestem na psychologii, no to wiesz, mam przerabiam różne te uzależnienia, tak, to tam dotykamy tego tematu. Ale do tej pory, jak nie byłem na psychologii, to mnie w ogóle temat nie interesował i nie wchodziłem nawet, jak wygląda te uzależnienie od hazardu, dlaczego tak jest, po co, gdzie, bo mnie to w ogóle nie ciągnęło, nie interesowało, bo ja nie chciałem wyjść z tego, bo nie miałem z tym wyzwania, problemu, nie? Ale znowu alkohol, no to wchodziłem już w pewnym momencie, jak już, wiesz, drapało mnie, że chcę wyjść, no to czytałem, to właśnie, wiesz, to może taki profil jak twój by wpadł mi, czy coś, wiesz, i to jest normalne, a wstyd był niesamowity, no bo wiesz, to jak ty do kogo zaczepiasz, no gdzie, nie przypadkiem, coś tam się pokazało, tak? No. A teraz to wiesz, to już jestem, wiesz, ja nazywam sobie na razie, bo to wiesz, jak to mówią, wróg cały czas czyha, ale na razie jestem szczęśliwym, wolnym człowiekiem od tego chamidła, jak jest alkohol, nie? Ja mówię... Ale to co, a ile ci jeszcze zostało? Zobacz, ktoś już do mnie dzwonił i ja znowu słabo cię słyszę, ale na pewno to się dobrze nagra i nic nie przerywamy. Muszę się wsłuchiwać w to, okay, co ty mówisz. Ale słuchaj, powiedz mi, ile ci lat jeszcze studii zostało? Ty wiesz co, ja jestem na 4. roku. Znaczy, jeżeli chodzi o uzależnienia, no to mi jeszcze zostało pół roku i będę miał, można powiedzieć, certyfikat ten ukończenia podyplomówki z uzależnień behawioralnych, będę miał takie świadectwo. A jeżeli chodzi o całe studia, magisterkę, całą psychologię, no to jeszcze 2 lata, nie? Podoba ci się to, co robisz teraz? No, bardzo mi się podoba. Ogólnie człowiek, jako człowiek, to jest taką istotą, że od tego trzeba zacząć. Moim zdaniem każdy, jeżeli nie chce robić terapii, to niech idzie na studia. Po prostu, bo tam też pozna mechanizmy, nie? Kto szuka jakiejś drogi, no to fajnie trochę się dowiedzieć o człowieku, a na psychologii jest, wiesz, dużo o człowieku, więc potem, wiesz, i ono się przydaje, takie studia się przydają do komunikacji zwykłej takiej, wiesz, między mężem, żoną, między kolegami, między, wiesz, społeczeństwem, więc to, wiesz, to temat jest taki rzeka, nie? A powiedz mi, a zostawiłeś już tą, nie wiem, deweloperkę, czy co, ty coś się tam bawiłeś? Biuro Nieruchomości. Biuro Nieruchomości. Teraz siedzimy u mnie w biurze właśnie, nie? I prowadzę normalnie. A powiedz mi, no dobrze, a jak teraz wyglądają twoje spotkania z kolegami o marzeniach o lepszym biznesie? Jakimi kolegami? A nie ma kolegów już? Znaczy, zmieniło się środowisko, powiem tak. Są, tylko wiesz, w innym, wiesz, gadamy tak jak z tobą, gadam ogólnie. Ogólnie też koledzy powychodzili, niektórzy, wiesz, podobnie jak ja miałem kiedyś te wyzwania, nie tak właśnie dawno w sumie. Inni też patrzą na, jeżeli są, wiesz, świadomi, zaczynają drapać po głowie się, wiesz, myśleć, kurde mać, tutaj coś się dzieje, to jeden nie pije, to drugi nie pije. Wiesz, niektórymi się kontakt w ogóle urwał, więc kwestia po prostu, wiesz, priorytety jak się zmieniły, no to głównym celem, jeżeli był alkohol, no to jest główny cel. Musisz kupić, musisz coś się napić, a dopiero wtedy wszystkie cele idą w górę, nie? Ale jeżeli tego, jak to w tej piramidzie Maslowa, no to jest na dole, to wiesz, te rzeczy fizjologiczne, nie? No to tam jeszcze można było wtedy, jak chlałem czy piłem, można dodać alkohol na tej piramidzie na niz. Jeżeli to nie było zaspokojone, to inne wyżej nie miały w ogóle znaczenia, nie?
ale jak już to było zaspokojone, no to wtedy oczywiście wszystko już tam ogarniasz, nie? Chyba, że jesteś mocno na cyku, no to wtedy już ciężko tam ogarniać. Więc to kwestia po prostu tego, że my wtedy szukaliśmy tego zaspokojenia na początku, a potem wiesz, te marzenia, te biznesy, nie? A teraz to zostały te marzenia, te biznesy, ale bardziej stąpam po ziemi już, wiesz, i pojawiły się jakieś wyzwania z długami i z takimi innymi rzeczami. Teraz też jeszcze jeden obszar został, można powiedzieć, w takim życiu, bo wiesz, pasję mam, rodzinę, wiesz, elegancko, nie? Mój najlepszy czas, który teraz mam, wiesz, na trzeźwo, to wiesz, to dopiero trzeci rok. I te ogony, które porobiłem sobie za czasów takich może nieodpowiedzialnych do końca decyzji, bo myślałem, że coś tam, też biznesowych przede wszystkim, sobie, bo ja tak policzyć, ile przepiłem do stosunku do zarobków, to jeszcze tak tragicznie nie było, na pewno tam kilkaset, może nie, ale kilkadziesiąt tysięcy, to myślę, przez tak policzyć kiedyś tam, no to wiesz, pewnie poszło, nie? Ale bardziej po prostu chodzi o takie decyzje pod wpływem różnych takich emocji, nie? Które trzeba czyścić teraz, nie? Ale to wiesz, bierzesz na klatę. Najważniejsze mój sukces, no to właśnie te, oprócz żony i dzieci, no to trzeźwość, nie? To jest sukces, którego wiesz, będzie ciężko pokonać w stosunku teraz, bo wiesz, jak ktoś nie był nigdy w nałogu, no to on może sobie inne te sukcesy wymieniać, że to są dla niego sukcesy. Dla mnie to jest sukcesem, tak? A powiedz mi jeszcze, chodzisz na imprezy? Wiesz, zdarza mi się, nawet jako, wiesz, jako DJ teraz. Okej, okay, a no dobrze, a co mówisz ludziom, którzy proponują ci alkohol? Nie piję. Że nie pijesz? Po prostu nie. Się nie tłumaczę w ogóle, nie? A jak już chce ktoś pogadać, no to słuchaj, miałem temat, wyzwanie z tematem. Teraz nie piję, jestem zadowolony trzeźwym człowiekiem, mówię, nie? Wiesz, mówię jak było po prostu, wiesz, nie ściemniam, nie? I wiesz, od razu się kończy rozmowa, jak wiesz, a no, czyli nawet nie proponują i wiesz. Wiesz, że pod tym filmem mogą się ukazać takie komentarze, że ta twoja DJ-ka to jest jeden wielki wyzwalacz. No tak. Tylko wiesz co, czy ja z wyzwalaczami mam teraz takie wyzwanie, można powiedzieć? Wyzwalacze na każdym kroku są, wiesz, idziesz do sklepu, masz półkę z alkoholem, nie? Idziesz, wiesz, gdzie byś się nie napotkał, żebyśmy, wiesz, musielibyśmy się, wiesz, zabunkrować gdzieś w piwnicy czy gdzieś, wiesz, wyzwalaczów nie, żeby nie oglądać. Więc tu mózg musi poradzić z tymi wyzwalaczami, wiesz, i jedziesz na wioskę, czy tam do rodziców, czy tam do teścia, czy gdzieś, piwo jest, wiesz, na stole, czy coś, wszędzie jest ten wyzwalacz, no i co, będziesz uciekał od tego, nie? Trzeba z tym żyć po prostu, tak? Więc dla mnie to tak samo jest z tą DJ-ką, nie? Ludzie piją, bawią się, tańczą, a ja jestem od tego, żeby oni się właśnie dobrze bawili. Akurat tutaj piją, nie? No i co? Niech piją, no wiesz, świata nie zbawimy całego, nie? Tak. No to akurat z tym się z tobą zgodzę, bo tak, no świata nie zbawisz, nikogo na siłę nie zmusisz do niepicia alkoholu. Wiesz, ludziom też jest takie powiedzenie, że wiesz, alkohol jest dla ludzi, nie? I czy ja się z tym mogę zgodzić, czy ja się, sam sobie zadałem pytanie i sam teraz odpowiem, czy mam się zgodzić z tym, czy nie. W sumie i tak, i nie, bo jeżeli chodzi o, na przykład jak ja miałem, nie byłem jeszcze w nałogu takim mocno uzależniającym, takie, wiesz, nie ciągnęło mnie codziennie do tego piwa, no to jakieś tam, wiesz, kontrola, można powiedzieć, jakaś była, nie? W sumie też byłem na wywiadzie ostatnio u takiego, w programie w Warszawie, poradniku zdrowia, tam robiliśmy taki wywiad odnośnie uzależnień i tam profesor, właśnie psychiatra, powiedział, że jeżeli ktoś ma geny pokoleniowe, czyli ma takie tendencje, to może w uzależnienie wpaść 20 razy szybciej niż ten, który tego nie ma, nie? I wiesz, czy ja miałem, czy nie miałem, to wiesz, już nie mi oceniać do końca, bo nie wiesz, co w tych genach się dzieje. Mama w ogóle nie piła, nie? I nie pije. I wiesz, przykład, jak oglądałeś te imprezy, że wiesz, cały czas były, nie miałeś wtedy świadomości, no to oczywiście masz, wiesz, dzieciństwa, to wszystko zakodowane, ale teraz ty decydujesz o swoim życiu, nie? I
nie wiem, czy te, wiesz, genowe tematy, wiesz, podciągać pod to, czy nie, nie. Ale ogólnie, wiesz, wyzwalacze, mówię, one wszędzie są. I czy jest to alkohol dla ludzi? No, po coś on jest. Myślę, że, wiesz, ktoś go też stworzył, wiesz, nie wymyśliliśmy my tego, to już jest, wiesz, pokoleniowo, wiesz, i szło, wiesz, na przestrzeni różnych dziejów. Jeden z tego korzysta, świadomość, czy gdzieś też słyszałem, że to jest, wiesz, najbardziej legalny narkotyk po prostu, nie, i który łatwo kierować społeczeństwem, które jest pijane też, nie. Więc to... Ale powiem ci, że na szczęście wraca, to znaczy wraca, wchodzi moda na bycie trzeźwym, bo już to zauważyłem, już z niejednym na ten temat rozmawiałem, są już nawet imprezy takie trzeźwe i ludzie się bawią, także myślę, że idziemy w dobrym kierunku, to jest to malutkimi kroczkami robione, ale jest taka moda na bycie trzeźwym i to jest fajne. Nawet wiesz, twój kanał taki, który wiesz, ludzie wiesz, obserwują, oglądają, patrzą, jednego wiesz, wysłuchają, może na drugiego, nie mówię, że od razu wiesz, przestanie pić, czy coś przestanie robić, ale zapali się jakaś z tyłu, wiesz, lampeczka, kurde, ten był taki, taki, nie taki, wiesz, powyłaził z takiego, do przeproszenia, gówna. Ja może teraz nie chcę, ale on będzie, wiesz, może następny odcinek obejrzy, może coś kiedyś kogoś innego obejrzy, może wiesz, może gdzieś pójdzie po poradę jakąś, może ktoś inny i wiesz, te bodźce jak będą docierać, tych bodźców teraz możemy takich dobrych mieć o wiele więcej niż nasi, wiesz, rodzice mieli, nie? Oni nie mieli w ogóle dostępów nawet do jakiegokolwiek tam psychologa. To wiesz, było podwórko i podwórko wychowywało tylko, nie? Internetu nie było, więc wiesz, tutaj nie moglibyśmy tak robić, nie robili oni tak, jak my teraz robimy właśnie. Nie? No tak, wiesz, w tamtych czasach to mi się wydaje, że było wstyd się przyznać, zresztą wszyscy to było dużo cholania w tamtych czasach, bo ja pamiętam też imprezy u nas domowe, wiesz, chrzciny, nie chrzciny, czy coś w tym stylu, tak? I to wiesz, teraz patrz na weselu, jak jesteś, to mało kogo znajdziesz takiego, który się będzie taczał, nie? A kiedyś to wiesz, na wszystkich na ławkach spali, kurde, i nikt do nikogo nie miał pretensji, że on w zupie ma nos, kurczę, wiesz, umoczony, nie? No. Tak, i budził się na poprawiny i ole, była impreza, jedziemy dalej. I no. Poprawiny następne dwa dni. A teraz już wiesz, jak będziesz pijany na weselu, to już wstyd, kurde, nie? Już taki wiesz, już no, to moda... już jesteś, wiesz, już na moda... świeczniku do rozmów plotkarskich. Do trendy takiej, nie? A to powiedz mi, tak... Jak z fajkami, bo jeszcze tak o fajkach tylko powiem jak przykład tego alkoholizmu, nie? Jak kiedyś była moda w Ameryce na fajki, nie wiem, to lata 20, 30, jak to wchodziło te fajki, to potem do lat 70, 80 przecież patrzył nas potem samoloty, kawiarnie, PKP, wiesz, pociągi, wszędzie były, wiesz, można było palić normalnie, przecież wiesz, było przyzwolenie, nie? A popatrz teraz co się dzieje, nie? Bo wiesz, w standardzie, jak zaczęły te papierosy być modne, no to gdzieś lata 70, ja mam takie wykresy właśnie na studiach to mieliśmy, że w latach 70 na przykład zachorowalność na raka drastycznie wzrosła, nie? I przesuwało się, wiesz, najbardziej modne były papierosy, dajmy na to w 70, a zachorowalność najbardziej wysoka była w 80, nie? I wtedy było wiadomo skutek, przyczyna, co tu tutaj, wiesz, zagrało, nie zagrało, nie? I wyszło, że to, wiesz, fajki. I wtedy po prostu, wiesz, zaczęło to społeczeństwo być edukowane, świadome, że to cholera jasna, to nie do końca dobre. To teraz jeszcze patrząc na rodziców, dużo jest palenia. Niektórzy rzucają, niektórzy nie. Ale już patrz na młode pokolenie, no to oni, wiesz, już albo w narkotyki jakieś wchodzą takie, ale już fajek coraz mniej jest takich normalnych w sklepie, wiesz, teraz te jakieś eko, czy nie wiem, jak oni tam, ajkosy, czy to, wiesz, papierosy, czy jak to się tam zwie teraz. Więc wiesz, to samo zdrowie jest. Samo zdrowie, sama chemia. Słuchaj, czy przez te 3 lata wróciły uczucia te, to znaczy ja nie mówię, że te uczucia odeszły od ciebie, ale powiedziałeś, że zastanowiłeś się, że tam przelukałeś, że nie było tej miłości między wami. Wróciło to? Czy wiesz, zaczęła się szczera rozmowa. Zaczęły się
dialogi normalne, komunikacja zaczęła być na temat, no, ja to mówię, będziemy my się docierać do końca życia, jeżeli chodzi, wiesz, o moją żonę. Wczoraj właśnie pierdyknęło 15 lat już małżeństwa, nie? I wiesz, i cały czas, ja mówię, ja codziennie teraz, można powiedzieć, się zakochuję na nowo. Może nie przesadzam, że tam codziennie, ale kwestia po prostu tak doceniam, teraz doceniam wartość, jaką też mi żona daje tą swoją cierpliwością, tym byciem, tą opoką, i ona jest dla mnie, wiesz, ta miłość nie jest okazywana, wiesz, codziennie, wiesz, kocham cię, tylko wiesz, czasami jakimiś małymi rzeczami, wiesz, gdzieś ktoś kogoś podwiezie, gdzieś ktoś komuś, wiesz, jakieś, wiesz, dobre słowo powie, to może zapyta nawet, jak się masz, jak się czujesz, wiesz. I to pod kątem nawet takich małych rzeczy, których wcześniej po prostu nie było, jak pamiętam, po prostu, wiesz, była taka rutyna, to zrób, to zrób, to zrób, to zrób, nie? I tutaj, wiesz, ta miłość przez takie, wiesz, małe gesty, i to tak powinno moim zdaniem być, bo wiesz, chwalenie się, ja cię kocham, i potem w hipokryzję wchodzisz, że wiesz, że słowa słowami, a czyny czynami, nie? Więc, no, pod tym kątem, no to się sporo poprawiło, nie? Okej. Okay. Chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać? Czy powiem tak do twoich słuchaczy w sumie, że jeżeli ktoś w ogóle nas ogląda, a ogląda nas tam fajna rzesza ludzi, no to żyjcie świadomie. Może tak, bo tutaj świadomość pokaże nam różne aspekty. I jak jeżeli ktoś w ogóle myśli, bo to trzeba najpierw pomyśleć o tym, że ktoś chce w ogóle wyjść z nałogu, to nie rzucajcie tego dla kogoś. Rzucajcie to dla siebie. A ten ktoś obok wtedy dostanie rykoszetę. Bo na przykład ja rzuciłem to ze względu na to, że chciałem pokazywać dla ludzi, że się da. Zrobiłem dla siebie, do swojego egoizmu, żeby pokazać, że cholera, ja dam radę. No ale dzięki temu i rodzina korzysta, dzięki temu zdrowie korzysta, dzięki temu, wiesz, rozwijam się w miarę tutaj w pracy, rozwój osobisty wszedł, ta psychologia, to dostało wszystko, te wszystkie aspekty życia przez jedną rzecz, że ja odrzuciłem w ogóle alkohol. W ogóle kłamstwa ile było przecież, nie? Kłamstwo, przecież alkohol buduje, wiesz, iluzję kłamstwa, nie? Kłamstwo to, wiesz, odcięte od razu, wiesz, było jak przestałem pić, nie? No tak, ale to mówisz, dostaje rykoszetem, ale to jest pozytywny. Przyjemny rykoszet. Tak, tak, tak. To jest słowo w tym momencie pozytywne. Tak, tak, tu musimy to podkreślić grubą linią, żeby tam, wiesz, ktoś tego źle nie zrozumiał. No, dobra, to zaraz, ja będę trzeźwy, a oni będą mieli przesrane, bo to wiesz, jak to brzmi, nie? Dostajesz tak, rykoszetem. Znaczy w pozytywnym, jak to się mówi, słowa tego znaczeniu, czy tam coś. Kwestia po prostu, że ten rykoszet jest bardzo dobrym rykoszetem, bo rodzina na tym korzysta. Okej. Okay. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za wystąpienie w moim programie. A jeszcze powiedz tą swoją nazwę, jakby ktoś chciał Cię znaleźć na, nie wiem, TikToku choćby nawet, to jak to się nazywa ten kanał? To już mówię, na TikToku to jest trener trzeźwego rozwoju. Trener trzeźwego rozwoju. A na YouTubie mam, bo ja też niedawno założyłem fundację, która właśnie ma trzy cele statutowe, gdzie jest aktywizacja młodzieży, wychodzenie z uzależnień i komunikacja właśnie międzyludzka, nie? I ona się nazywa Po drugiej stronie medalu i też jest myślnik, trener trzeźwego rozwoju. Więc to też po prostu tam te materiały, które wrzucam na TikToka, no to są na YouTube'a, a na Facebooku to jest Mariusz Misarko ogólnie, nie? Ja mam tu Impuls Akademii, no to jest ten kurs Impuls do zmiany. Impuls do zmiany to jest właśnie pod wysoko funkcjonujących alkoholików. Zrobiłem taki też internetowy kurs, który jest na moim w ogóle doświadczeniu oparty, jak ja to robiłem. Na przykład jak ktoś nie chce iść do AA albo do psychologa, psychiatry, to może na początku, wiesz, zajrzeć, zobaczyć, co to za impuls, a jak ten impuls da dla niego impuls, no to może skorzystać z czegoś tam dalej, nie? I to może sobie zrobić, wiesz, w zaciszu swojego, wiesz, laptopa, żeby nikt nie widział. Okej. Okay. Dziękuję jeszcze raz, moi drodzy. Pozdrawiam, lajkujcie, udostępniajcie. A, bym zapomniał, i wspierajcie, ale tego już na pewno nie będziecie oglądać, bo już wyłączyliście ten film. Pozdrawiam, dziękuję. Trzymajcie się, hej.